W matematyce każde równanie ma rozwiązanie. Wynik może być prawidłowy lub błędny. W przypadku tekstu trudniej o ocenę. Składnia może być poprawna, ale myśl błędna. Nie w matematyce. Matematyka to poezja wszechświata. Czasem ujawnia nieoczekiwane dane, nieprzystające do innych. Matematycy mówią, że coś jest wysoce różne od reszty. To coś wyjątkowego, niewyjaśnionego. Spoza zbioru. Takiego jak Katherine Johnson. Kobieta inna niż wszystkie. Lubię liczyć. Liczę wszystko. Idąc do kościoła, liczyłam schody. Było 16 stopni. Liczyłam je za każdym razem, jakby wynik mógł się zmienić. To stało się nałogiem. Powodowana miłością do matematyki, dziewczynka, która lubiła liczyć, wywalczyła sobie miejsce w historii amerykańskiego programu kosmicznego. W dziejach pierwszych załogowych lotów kosmicznych, a później wahadłowców, jej obliczenia miały fundamentalne znaczenie. Trajektorii jej życia chyba nikt nie zdołałby przewidzieć. Urodziła się w White Sulphur Springs w Wirginii Zachodniej. Ojciec matematycznego geniusza uprawiał rolę i podsycał miłość do nauki. Matka była krawcową i praczką. Joshua i Joylet Colemanowie mieli czworo dzieci. Horesa, Margaret, Charlesa i najmłodszą Catherine, urodzoną 26 sierpnia 1918 roku. Jej siostra siedziała w domu i pomagała matce. Catherine zaś wolała, jak chłopak, przebywać na dworze. Rzucaliśmy kamieniami. Dla zabawy. Kolega powiedział dziewczynie, która mi dokuczała: nie uciekaj, bo cię trafi kamieniem. I mogłam. Więc mnie popychała, gdy była blisko, lecz gdy się oddaliła, tego nauczyły mnie zabawy z chłopakami. Umiałam się bronić. Zawsze byłam przygotowana. 10-letnia Catherine miała wystarczającą wiedzę, by uczęszczać do liceum. Ale w szkołach panowała wówczas segregacja i czarne dziecko na terenach wiejskich mogło ukończyć najwyżej 8 klas. Joshua wyprawił żonę 200 kilometrów na zachód, by dzieci uczyły się w West Virginia Colored Institute. Joshua został w domu przy Church Street w White Sulphur Springs, gdzie rodzina spotykała się podczas ferii i wakacji. Trwał wielki kryzys. Dochód gospodarstwa nie wystarczał na utrzymanie rodziny i kształcenie czwórki dzieci. Joshua pracował więc jako portier w znanym ośrodku wypoczynkowym Greenbrier Resort. Okazjonalnie pracowali tam także członkowie rodziny. Catherine prasowała suknie iluminatów, którzy odwiedzali pięciogwiazdkowy hotel. Jej córka Kathy Moore wspomina ulubioną opowieść rodzinną. Była w pokoju gości z Francji. Kobieta rozmawiała przez telefon. Kiedy skończyła, spojrzała na moją matkę i stwierdziła: zrozumiałaś każde słowo. Zaprowadziła mamę do męża i powiedziała:
W przyszłym roku będzie się uczyć francuskiego. Pomożemy jej. Pan zabrał ją na dół, pracowali całe lato. Po wakacjach nauczycielka myślała, że mama była we Francji. Miała nienaganną wymowę i mówiła płynnie. Catherine Criolla Coleman ukończyła liceum w wieku 14 lat i wstąpiła do West Virginia State College, mieszczącego się w tym samym miasteczku uniwersyteckim co liceum. W 1937 roku jako 18-latka zdobyła dwa dyplomy z wyróżnieniem. Jeden w dziedzinie matematyki, drugi literatury francuskiej. Uczył ją inny geniusz matematyczny, William Shefflin Claytor. Mimo młodego wieku miał stopień doktorski. Wspaniały człowiek. Był ciekaw, dlaczego zadaję pytania, jeśli znam odpowiedź. Odparłam, a tamci? Chcieliby zapytać, ale się boją, więc pytam za nich. Śmiał się, że to głupie. Pytać, gdy zna się odpowiedź. Jako trzeci Afroamerykanin, który zrobił doktorat z matematyki, Claytor wspierał Catherine i stworzył zajęcia specjalnie dla niej. Zachęcał, by oddała się działalności badawczej. William Claytor zorganizował dla niej kursy, bo zaliczyła wszystkie zajęcia, jakie były dostępne. Powiedział jej, że powinna prowadzić badania matematyczne. Stwierdziła, że nie znajdzie pracy. William Claytor wiedział to aż za dobrze, bo po studiach doktoranckich na Uniwersytecie Pensylwanii znalazł posadę tylko na Uniwersytecie Stanowym w Wirginii Zachodniej, uczelni dla czarnych. Nie dostałby pracy nigdzie indziej, choć jego praca dyplomowa i prowadzone badania spotkały się z powszechnym uznaniem. Nikt nie chciał go zatrudnić. Catherine Johnson obawiała się, że nie znajdzie pracy, ale on tylko odparł, że będzie musiała coś wymyślić, jak on. Niestety, etat badaczki był dla Catherine tak realny, jak lądowanie na Księżycu. W tamtych czasach zaledwie 2% czarnych kobiet zdobywało dyplomy uczelni wyższych. Wśród białych kobiet odsetek wynosił 10%. Propozycje zatrudnienia dla wykształconych kobiet, niezależnie od koloru skóry, były nieliczne. Postąpiła więc jak inne i została nauczycielką. Zatrudniono ją w liceum Carnegie w Marion w Virginii, tuż za granicą z Virginią Zachodnią. Catherine motywowała swoich uczniów. Uczyła mnie w piątej klasie. Była dobrą nauczycielką, lubiłam jej lekcje. Były zabawne i bardzo ciekawe. Pragnęła, by uczniowie zdobywali wszystko, co zdołają. Raz w miesiącu wygłaszała pogadankę. Zachęcała, żebyśmy osiągali, co się da. Byśmy starali się z całych sił i nigdy nie ustawali. Traktowała nas jak własne dzieci. W stanie Virginia czarni nauczyciele nie zarabiali tyle, co ich biali koledzy. Inaczej było w Virginii Zachodniej. W 1939 roku Catherine przyjęła posadę w Morgantown, w pierwszym w okolicy liceum dla czarnych. Szkoła mieściła się w nowym budynku, rok wcześniej uroczyście otwartym z udziałem Eleonory Roosevelt. Pobory Catherine podwoiły się do $110 miesięcznie. Pobyt w Virginii przyniósł inne owoce. Poznała tam przystojnego studenta. Przed wyjazdem do Morgantown wzięła ślub z Jimmym Goblem. W tajemnicy, nawet bez wiedzy rodziców. W tamtych czasach mężatkom nie wolno było uczyć.
Dziś mężatka może bez trudu wykonywać dowolny zawód, na przykład uczyć, pracować gdzie zechce. Ale wtedy oczekiwano, że po ślubie kobieta rzuci pracę. W większości wypadków ślub eliminował ją z rynku pracy. Kiedy nauczała w Morgantown, w stolicy stanu w Charleston, zapadła uchwała. Rektor jej uczelni, John W. Davis, i gubernator Homer Holt postanowili ujednolicić stanowy system szkolnictwa wyższego i przyznać nieograniczony dostęp do Uniwersytetu Wirginii Zachodniej z siedzibą w Morgantown. Catherine należała do trójki Afroamerykanów wybranych do podjęcia studiów uzupełniających. Poza nią było tam dwóch mężczyzn, dyrektorów szkół, przyjętych na Wydział Prawa. Catherine zapisała się na semestr letni w roku 1940. Pod koniec semestru okazało się, że oczekuje pierwszego dziecka. Nie mogła dłużej ukrywać małżeństwa z Jimmym. Musiała zrezygnować ze studiów. Po córce Joylet na świat przyszły Connie i Kathy. Rodzina osiadła w Bluefield, gdzie Jimmy uczył w liceum. Gdy dziewczynki podrosły i zmieniły się warunki zatrudnienia mężatek, Catherine wróciła do szkoły. Czarne kobiety pracowały znacznie liczniej niż białe. W gospodarstwach domowych o niskich dochodach dodatkowe pobory zwiększały szanse awansu społecznego, rozwoju. Oczekiwano więc, że czarne kobiety w miarę możliwości będą nauczać i dokładać się do budżetu domowego. Zatrudniały się, bo mogły, ale też dlatego, że czuły się w obowiązku pracować, by zapewnić dzieciom lepszą przyszłość. But really feeling obligated to work in order to provide a better future for her children. Catherine i Jimmy uczyli w liceum Tazewell na południowym zachodzie stanu. Lata spędzali w White Sulphur Springs, niedzielę w kościele, a popołudnia na wycieczkach nad stawy rybne. Cieszyliśmy się życiem nawet w czasach segregacji i ubóstwa. Nie używaliśmy tego słowa. Nie uważaliśmy się za biednych. Znajdowaliśmy bogactwo w rodzinie, kościele, szkole. Uczyłyśmy się z radością. Wagary? Nigdy. Wszystko kręciło się wokół rodziny i szkoły. Chciałyśmy, by rodzice i dziadkowie byli z nas dumni. W roku 1952 krewny zachęcił Catherine, by podjęła pracę dla rządu w Hampton Roads, w Komitecie Doradczym do Spraw Aeronautyki NACA. NACA chciał udoskonalić technikę lotu dzięki badaniom nad aerodynamiką. Powstały wtedy podstawowe zbiory profili lotniczych, kształtów skrzydeł samolotu. To pomogło producentom ulepszyć skuteczność maszyn. NACA miał siedzibę w bazie sił powietrznych imienia Langleya. Pierwsze badania prowadzono w tunelu aerodynamicznym. Inżynierowie umieszczali w nim cały samolot i stopniowo zmieniali kształt maszyny, by zmniejszyć opór. Badania dostarczyły wielu danych, które należało przeliczyć. Przed pojawieniem się komputerów wykorzystywano do tego ludzi. Kiedy przychodziły dane, ktoś musiał je przeanalizować, uprościć, zmienić wyniki testów w coś, na czym mogliby pracować inżynierowie. Praca ta wymagała najwyższych umiejętności matematycznych, znajomości złożonej algebry i geometrii,
rozwiązywania równań różniczkowych i z modułami zagnieżdżonymi. Dla oszczędności kosztów i przyspieszenia pracy stworzono posadę tzw. liczydła. Można ją porównać do pracy sekretarki w dziedzinie matematyki. Liczydła uważano za personel pomocniczy. Nie była to ścieżka kariery. Te osoby po prostu prowadziły obliczenia i upraszczały dane. Of these equations and reducing the data. Computers were useful. Liczydła okazały się przydatne. Kosztowały niewiele. Jako personel niższego szczebla nie otrzymywały takich wynagrodzeń jak inżynierowie, którzy pracowali podobnie, lecz mogli piąć się w górę. Te kobiety nie miały możliwości awansu. Były tańsze mimo wysokich kwalifikacji. Doskonałe efekty, ale bez prestiżu zarezerwowanego dla mężczyzn. Mężczyznom brakowało cierpliwości. Nie kierowano ich do tego zadania. Zatrudniano kobiety. W większości białe. Ale podczas II wojny światowej, gdy NASA nie mogło znaleźć dostatecznie dużo białych kobiet o wybitnych umiejętnościach matematycznych, pojawiła się szansa dla Afroamerykanek. Zarządzenie prezydenta Roosevelta z 1941 roku zakazywało dyskryminacji w przemyśle obronnym. W latach 40. do obliczeń zaczęto zatrudniać Afroamerykanki w ramach zapewnienia personelu do programu redukcji siły oporu. W latach 50. i 60. ta grupa zaspokajała potrzebę większego zróżnicowania siły roboczej przez zatrudnienie ludzi różnych ras w strukturach federalnych, a także odpowiadała wymogom prawa stanowego Virginii. Nazywano je West Computers. Wywodziły się z grupy czarnych liczydeł z lat 40. Afroamerykanki z dyplomami nauk matematycznych i przyrodniczych mogły wspierać projekty inżynieryjne NASA. Mimo to w Virginii prawa Jima Crowa utrzymywały segregację rasową we wszystkich aspektach życia. W szkołach, w szpitalach, na cmentarzach, a także biurach laboratorium imienia Langleya. Kiedy w roku 1943 zatrudniono pierwsze czarne kobiety, umieszczono je w tak zwanym biurze obliczeniowym zachodnim, oddzielonym od wschodniego, we wschodniej części ośrodka, gdzie pracowały białe. Podlegały segregacji w miejscu pracy. Korzystały z łazienek dla kolorowych, w stołówce siedziały przy stole dla czarnych. Catherine zgłosiła się do NASA w 1952 roku. Oczywiście pomyślnie przeszła testy. Jednak powiedziano jej, że nie ma wakatów i poproszono, by przyszła za rok. Tak uczyniła. Catherine wstąpiła do NASA w 1953 roku i została przydzielona do Biura Zachodniego, do grupy czarnoskórych matematyczek. Trafiła pod skrzydła kobiety, która także wychowała się w Virginii Zachodniej, Dorothy Vaughan. Po 2 tygodniach przydzielono ją do Wydziału Badań nad Lotem. W ramach pierwszych zadań miała zająć się opisem upadku lecącego samolotu. Chodziło o niedużą jednostkę, która nieoczekiwanie się rozbiła. W ramach dochodzenia o pomoc poproszono NASA.
Obliczenia Catherine wykazały, że awionetka znalazła się w strefie turbulencji wywołanych przez duży samolot. Zakłóciły one funkcjonowanie końcówek skrzydeł. Wskutek turbulencji pilot stracił kontrolę nad maszyną, samolot się rozbił, zginęli ludzie. Wiedziano, że turbulencje istnieją. Nie wiedziano jednak, jak długo mogą trwać i jaką mają siłę. Catherine zbadała to i sporządziła raport. Podpisał go inżynier, dla którego pracowała. Jemu zlecono badanie, ale gro prac wykonała ona. Dzięki raportowi zmieniono przepisy dotyczące odległości między maszynami w powietrzu. Są w mocy do dziś. Catherine Johnson doskonale wywiązywała się z zadań, które przydzielano jej w Wydziale Badań nad Lotem. Pod względem charakterologicznym odnalazła się wśród pracowników. Jak powiada, wypożyczono ją z grupy i zapomniano ją zwrócić. Wpasowała się idealnie. To był początek drogi, która zaprowadziła ją do serca amerykańskiego programu kosmicznego. Catherine, zatrudnioną ze względu na biegłość matematyczną, cechował błyskotliwy, dociekliwy umysł i silny charakter. Wkrótce zaczęła przełamywać bariery. Tymczasem jej mąż podjął pracę w stoczniach Newport News, gdzie zarabiał znacznie lepiej niż w czasach nauczania. Jego tygodniowa wypłata równała się miesięcznej pensji nauczyciela. Rodzina mieszkała w dzielnicy dla czarnych w Hampton. Wkrótce Jimmy zachorował na raka i zmarł w grudniu 1956 roku. Tata chorował 2,5 roku. Kiedy odszedł, Joylette była w 10 klasie, a ja i Connie chyba w 8. Chodziłyśmy do liceum. Po śmierci taty, matka stała się dla nas wzorem. Mówiła, że my musimy chodzić do szkoły, a ona do pracy. Żałoba żałobą, ale trzeba się starać, bo obiecała tacie, że będziemy się uczyć. I tak się stało. Wzięłyśmy się w garść i skończyłyśmy szkołę. Żałoba jeszcze trwała, gdy, chyba 3 lata później, pojawił się pewien przystojny wojskowy. Nasz pastor powiedział: pani Goble, chce pani kogoś przedstawić. Był to podpułkownik James A. Johnson, za którego Catherine wyszła 22 sierpnia 1959 roku. Jej kariera nabierała rozpędu. Agencja, w której pracowała, nazywana teraz Narodową Agencją Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej, czyli NASA, usiłowała dogonić Sowietów w podboju kosmosu. Trwała zimna wojna. Wobec napięcia między Stanami a Związkiem Radzieckim zachodziła obawa, że Sowieci pokonają Amerykę w przestrzeni kosmicznej. Amerykańska Duma potężnie ucierpiała, gdy Rosjanie jako pierwsi wystrzelili na orbitę okołoziemską bezzałogowego satelitę Sputnik 1 4 października 1957 roku. To wywołało duże poruszenie. A jeszcze większe miesiąc później, gdy wystrzelili kapsułę z psem na pokładzie. To dawało pojęcie o ich osiągnięciach technologicznych i planach na przyszłość. Wysłali w kosmos psa. Zamierzają więc wysłać ludzi. Pod koniec 1957 roku świadomość, że Sowieci robią wielkie rzeczy, zmuszała Stany Zjednoczone do jakiejś reakcji. Sowieci opracowywali przełomowe metody. Mogli już na zawsze zostawić Amerykanów w tyle i ogłosić zwycięstwo. Wyścig trwał w najlepsze.
a Catherine znajdowała się w jego centrum. Była jedyną czarną kobietą w grupie Space Task Force, która miała wynieść amerykańskich astronautów w przestrzeń kosmiczną. Ludzie budowali schrony przeciwlotnicze, drążyli jamy pod domami. W szkołach uczono postępowania na wypadek ataku jądrowego. Ludzie bali się, że w każdej chwili może nastąpić koniec świata. W roku 1957 Sowieci udoskonalili przenoszenie pocisków jądrowych za pośrednictwem rakiet balistycznych. Obie strony tworzyły arsenały. Ludzie się ich bali. Rozumieli zagrożenie. Wyścig kosmiczny staje się symbolem wojny między Stanami a Związkiem Radzieckim. Do ludzi dotarło, że dokonania i porażki w kosmosie to zmagania ideologii komunistycznej z zachodnim modelem demokracji. Inżynierowie i naukowcy gorączkowo usiłowali wyprzedzić i pokonać Sowietów, a NASA ujawniła listę astronautów Mercury 7. Media oszalały. Naród wiwatował, pragnąc, by to Amerykanie jako pierwsi wysłali człowieka w kosmos. Ale Sowieci znowu byli szybsi. 12 kwietnia 1961 roku Jurij Gagarin został pierwszym człowiekiem w przestrzeni kosmicznej. Z sukcesem ukończył lot dookoła Ziemi. 3 tygodnie później, 5 maja 1961 roku, w kosmosie znalazł się pierwszy Amerykanin, 37-letni astronauta Alan Shepard. Kapsuła, którą nazwał Freedom 7, miała długość 8 metrów i szerokość niespełna 2. Dotarła na wysokość 187 km nad Ziemią. Następnie wodowała na Oceanie Atlantyckim. Wszystko trwało 15 minut i 28 sekund. W 1961 roku Shepard odbył suborbitalny lot balistyczny. Wystartował z bazy sił powietrznych na przylądku Canaveral, znalazł się nad Atlantykiem i wodował. Przedtem należało obliczyć trajektorię. Ustalić prędkość lotu, miejsce i czas lądowania. Najważniejsze było miejsce. Ktoś musiał wyciągnąć go z wody. Nie wiedzieliśmy, czy kapsuła będzie dryfować. Podczas innej misji straciliśmy zresztą kapsułę. Należało poznać wszystkie parametry. Ustalić wysokość, na którą wzbije się kapsuła, zaplanować, gdzie zostaną umieszczone urządzenia namierzające i ekipa ratownicza. Catherine należała do zespołu wykonującego obliczenia. Jeśli lot zacznie się w danym punkcie z określoną prędkością, a przebyta droga będzie miała zadaną długość i zakończy się w danym miejscu, jaka będzie najwyższa osiągnięta wysokość? Gdzie spadnie kapsuła? W jakim czasie? Catherine wytyczyła trajektorię lotu. To było najważniejsze. Kilkadziesiąt lat po locie Sheparda w wywiadzie dla Researcher News Catherine powiedziała: dość wcześnie, kiedy powiedzieli, że chcą, by kapsuła wodowała w określonym miejscu, zastanawiali się, kiedy powinna zacząć spadać. Poprosiłam, by pozwolili mi to obliczyć. Wiedząc, gdzie ma się znaleźć, powiem, gdzie i kiedy ma zacząć spadać. Znałam się na tym. Nie znajdziemy jej nazwiska w mainstreamowej prasie, ale wspominały o niej niektóre czarne gazety. Tydzień po locie Sheparda reporter James Hicks napisał w New York Amsterdam News, że NASA wychwala czarnoskórą dziewczynę z Wirginii Zachodniej, która przygotowała dokument kluczowy dla lotu komandora Sheparda, a zarazem fundament dla wyniesienia człowieka na orbitę.
Nikt nie podważał obliczeń Catherine, zawsze były bezbłędne. Ale ją ciągle trawiły wątpliwości. Pracowaliśmy nad różnymi problemami kosmicznymi. Jakimś cudem wszystkie trafiały do mnie. Inżynierowie na naradach zastanawiali się, co dalej. Poprosiłam, by pozwolili mi posłuchać. Powiedzieli, że kobiety nie chodzą na narady. Bo co? Prawo zabrania? Więc mnie dopuścili. I tak chodziłam na te męskie narady. Doskonale poznałam plany. Jak wiadomo, gdy znajdziemy się w miejscu, gdzie dzieją się sprawy wielkiej wagi, jesteśmy gotowi iść dalej. Jeśli nie masz tam wstępu, nie zdołasz piąć się w górę i w pełni pojąć zamierzeń firmy. Ale kiedy już tam jesteś, gdy decyzje zapadają przy tobie, gdy masz w nich swój udział, zbliżasz się do sedna. Widocznie zadawałam właściwe pytania. Stopniowo stałam się częścią grupy. Ciągle spotykałam się z inżynierami. Przyjemnie było słuchać, co i po co robią. Brali pod uwagę moje sugestie. Dalej samo poszło. Obradowałam z mężczyznami. Coś nowego. Kobiety nie odbywały zebrań. Liczydła nie gadały z inżynierami. Ale ja zawsze znajdowałam się na właściwym miejscu we właściwym czasie. Miała też właściwy kapitał, czyli swój geniusz matematyczny. Catherine Johnson miała dryg do geometrii analitycznej, która z grubsza polega na patrzeniu na kształty w ramach spójnego systemu. Weźmy geometrię Ziemi. Możemy zobaczyć w globie piłkę, sferę. Zajmiemy się wtedy geometrią sferyczną. Catherine potrafi się poruszać po innych rodzajach geometrii i wie, jak wytyczać trajektorie w różnych przestrzeniach. Była w stanie połączyć różne typy geometrii i przeprowadzić prawidłowe obliczenia. Po locie Sheparda następnym celem NASA było wyniesienie człowieka na orbitę okołoziemską. Agencja coraz mniej polegała na ludzkich liczydłach, a coraz bardziej na mechanicznych. Ich obliczenia miały dać kontrolę nad statkiem. Wymiana człowieka na maszynę niepokoiła wielu, także kosmonautów, których przeżycie zależało od dokładności obliczeń. Przed lotem Glenna nie dowierzano komputerom. Miały sprawnie dostarczyć dane do kapsuły. Ludzkie liczydła nie byłyby w stanie. Zastanawiano się, czy dane z komputerów są prawidłowe. W niektórych przypadkach wydawały się błędne. Inżynierowie z NASA nie wiedzieli, co robić. John Glenn martwił się, czy komputer nie zawiedzie. Zależał od niego jego bezpieczny powrót do domu. Zaproponował, żeby dziewczyna sprawdziła liczby. Dziewczyna, tak powiedział. Pytaliśmy go, potwierdził. Świadkowie także. Jaka dziewczyna? W tamtych czasach liczydła były kobietami. Tu jednak mowa o dziewczynie.
Bez cienia wątpliwości wiadomo, kogo ma na myśli. Katherine Johnson była dziewczyną od trajektorii. Mówiąc, niech dziewczyna to sprawdzi, chciał, żeby to Katherine przeprowadziła obliczenia. Po tygodniach zwłoki, problemów technicznych i niesprzyjającej pogody nadszedł 20 lutego 1962 roku. John Glenn wystartował z Cape Canaveral na Florydzie i został pierwszym Amerykaninem na orbicie okołoziemskiej w ramach misji Friendship 7. Od startu do lądowania udany lot Glenna trwał niemal 5 godzin. Katherine blisko pół roku układała równanie, które pozwoliło naukowcom śledzić drogę Glenna wokół Ziemi. Przez kilka dni sprawdzała obliczenia komputera, dzięki czemu Glenn nabył niezbędnej przed startem ufności. Prawdopodobieństwo jego przeżycia szacowano na 1 do 6. Pierwszy w dziejach lot człowieka na orbitę okołoziemską. To coś całkowicie nowego, znacznie poważniejszego od lotu suborbitalnego, w którym statek znajduje się w przestrzeni, a potem ląduje setki kilometrów dalej. Fakt, że Katherine Johnson poproszono o weryfikację obliczeń, świadczy o jej reputacji, ale też o braku zaufania do skrzynek, do których wrzuca się liczby i wyciąga wyniki. Nie do końca wiadomo, co z tymi liczbami działo się w międzyczasie. Katherine natomiast zawsze potrafiła wyjaśnić, jak uzyskała wyniki. Wiedziano, że doskonale rozumie sens równań. John Glenn został bohaterem narodowym. W Nowym Jorku odbyła się parada na jego cześć. Wkład Katherine celebrowała czarna prasa. Pisano: dwoje czarnych odegrało kluczową rolę w locie amerykańskiego kosmonauty Johna Glenna. Jednym z nich była błyskotliwa matematyczka, która pomogła stworzyć złożony system namierzania. Dzięki niemu naukowcy przewidzieli z dokładnością do 3 kilometrów miejsce lądowania rakiety Glenna. Nie było o niej w nagłówkach, ale dzięki matematycznemu geniuszowi Katherine amerykański program kosmiczny przyspieszył. Po raz pierwszy pojawiła się jako współautorka 34-stronicowego raportu badawczego pod tytułem Określenie kąta azymutów w fazie końcowej lotu w celu umieszczenia satelity na wybranej pozycji. W tym czasie NASA przenosiła program kosmiczny do Houston w Teksasie. Inżynier, z którym Katherine współpracowała od lat, Ted Skopiński, przeprowadzał tam swoje biuro i rodzinę. Katherine postanowiła zostać w Hampton i poświęcić więcej czasu dopracowaniu raportu, który miał zapoczątkować następny etap programu kosmicznego. Przyszedł dyrektor i spytał Teda Skopińskiego, co się dzieje z raportem badawczym i kiedy go dostanie. Ted odparł, że przygotowuje go Katherine i to jej należy się podziw. Przełom. Inżynier, bliski współpracownik Katherine, nie tylko uznał jej talent w kontekście współpracy, ale też nakłaniał do tego innych. Wielka chwila, a sam raport okazał się kluczowym dokumentem dla programu kosmicznego. To doniosłe osiągnięcie dla kobiety, a w szczególności Afroamerykanki. Jej dokonania zostały uznane. Raport opublikowany 9 miesięcy przed lotem Sheparda był pierwszym materiałem Wydziału Kosmicznego
z nazwiskiem kobiety na okładce. W sumie Catherine była współautorką 26 dokumentów, których tytułów, obliczeń i wykresów nie pojmie zwykły zjadacz chleba. Zachowanie na orbicie satelity Echo 1 i jego kadłuba w ciągu pierwszych 500 dni, przybliżone obliczenia dla kąta wejścia lądownika w górną warstwę atmosfery, wymogi naprowadzania w locie na orbicie i w podejściu dla uproszczonego sterowania pokładowego trajektorii Księżyc-Ziemia. Fakt, że Catherine Johnson, czarna kobieta, była współautorką tekstów technicznych, pokazuje, że uważano ją za autentycznego partnera prac inżynieryjnych. Jej wkład był naprawdę ceniony w czasach, gdy kobietom odmawiano zasług. A jednak ona była współautorką raportów i w latach 70. i 80. znalazła się wśród nielicznych pionierów w tej dziedzinie. Nazwisko na okładce raportu badawczego to nie byle co. To również dowód, że miało się wkład w daną pracę. Tego pragnęły kobiety ambitne i oddane pracy jak mężczyźni. Chciały widzieć swoje nazwiska na raportach. Wykonałam pracę, pragnę, by uznano moje dokonania. Parę tygodni po udanej misji Glenna, prezydent John F. Kennedy wystąpił na wspólnej sesji kongresu i wezwał do wysłania człowieka na Księżyc. Wierzę, że osiągniemy cel przed upływem dekady. Człowiek stanie na Księżycu i bezpiecznie wróci na Ziemię. Żaden inny projekt kosmiczny nie będzie miał większego znaczenia dla ludzkości i badań kosmosu. Żaden nie będzie tak trudny i kosztowny. Kennedy udał się do kongresu i wygłosił orędzie. Zmagał się z problemami politycznymi i licznymi niepowodzeniami. Teraz startował od zera. Wiedział, co zrobić, by ratować sytuację. W swoim wystąpieniu zaproponował nowe projekty. Wśród najistotniejszych była deklaracja lądowania na Księżycu. Jeśli uważnie wsłuchać się w słowa prezydenta, widać, że prosi Kongres. Powinniśmy to zrobić, zechciejcie przeznaczyć środki. Będzie trudno, ale jeśli przydzielicie fundusze, damy radę. Realizacja wizji miała zająć 7 lat. Rankiem 16 lipca 1969 roku Apollo 11 wystartował z Centrum Kosmicznego Kennedy'ego. 12 minut później załoga złożona z Neila Armstronga, Buzza Aldrina i Michaela Collinsa znalazła się na orbicie okołoziemskiej. Po wykonaniu 1,5 okrążenia skierowali się ku Księżycowi. 20 lipca 500 000 ludzi patrzyło, jak Eagle, moduł księżycowy, osiadł na powierzchni. Parę godzin później Neil Armstrong jako pierwszy człowiek postawił nogę na Księżycu. To mały krok dla człowieka i wielki skok dla ludzkości. Wydarzenie wagi dziejowej. Przedtem należało obliczyć obrót Ziemi, drogę Księżyca wokół Ziemi i drogę statku kosmicznego przy wejściu na orbitę Księżyca. Podczas lotu po orbicie Księżyca lądownik miał oddzielić się od modułu dowodzenia, bezpiecznie wylądować i 22 godziny później ponownie połączyć się z modułem. Ludzie myśleli tylko o locie na Księżyc i pokonaniu Rosjan. Tymczasem w NASA głowiono się nad bezpiecznym powrotem kosmonautów. Gdyby moduł księżycowy wystartował w nieodpowiednim momencie lub z niewłaściwą siłą, gdyby nie przyłączył się do statku,
nie byłoby dla niego ratunku. Obliczenia musiały być precyzyjne. Bazowano na pracach Catherine. Miała wielki wkład w ustanowienie standardów. Prowadziła na przykład obliczenia dla dokowania. Napisała ważną pracę o tym, jak wyruszyć z powierzchni planety, by spotkać się ze statkiem w przestrzeni kosmicznej. Prowadziła prace przygotowawcze kluczowe dla programu Apollo. Lądownik musiał opuścić Księżyc, połączyć się z modułem dowodzenia i bezpiecznie sprowadzić załogę na Ziemię. Triumfalny powrót Apollo 11, misja wypełniona. 4 miesiące później, w listopadzie 1969 roku, przeprowadzono misję Apollo 12. Ona także przebiegła zgodnie z planem. Następnie Apollo 13. Misja zaplanowana jako trzecia wyprawa na Księżyc została przerwana 13 kwietnia 1970 roku, kiedy eksplozja rozerwała zbiornik z tlenem w module serwisowym. Houston, mamy problem. Źródło prądu, światła i wody w module dowodzenia zostało utracone 300 tysięcy kilometrów od Ziemi. 4 dni niepewności. Inżynierowie, naukowcy i technicy NASA stali przed zadaniem wykraczającym poza ich wiedzę. Czy zdołają sprowadzić załogę? Catherine Johnson stała się w NASA głównym specem od astrodynamiki. W misji Apollo 13, gdy próbowano zmienić trasę statku i bezpiecznie sprowadzić ludzi na Ziemię, pośpiesznie wykonywano nieoczekiwane obliczenia w chwili, gdy musiały być super dokładne. Nie tak pracowano w NASA. W agencji przykłada się ogromną wagę do przewidywania problemów, planowania rozwiązań, testowania. Zanim coś się wydarzy, pracownicy wiedzą, jak powinni działać. W misji Apollo 13 trzeba było na prędce znajdować nowe rozwiązania. Zależało od tego ludzkie życie. Uważano, że może to zrobić tylko Catherine Johnson. Potrafi szybko podejmować decyzje i dostatecznie dobrze zna temat. Jeśli powie, że wyznaczona trajektoria jest prawidłowa, że można tak sprowadzić kosmonautów na Ziemię, to wszystko się uda. Komputery pokładowe przestały działać. Agencja musiała polegać na serii raportów, które Catherine napisała 3 lata wcześniej ze współpracownikiem Alem Hammerem. Stworzyła metodę szybkich obliczeń, obserwacji z sekstansem w celu określenia pozycji obiektów w przestrzeni. To najważniejsze w przypadku awarii komputera pokładowego. W locie Apollo 13 komputer nie działał. Załoga musiała wyłączyć prąd, a co za tym idzie, urządzenia. Krążyła torem balistycznym wokół Księżyca. Nie było mowy o sterowaniu. Jednak metoda Johnson nie okazała się przydatna. Ze zniszczonego modułu serwisowego pozostała masa odłamków. Statek okrążał Księżyc w chmurze żelastwa. Nie sposób było stwierdzić, co jest częścią maszyny, a co gwiazdą. Trwał wyścig z czasem. Wszyscy w NASA wstrzymywali oddech do chwili, gdy James Lowell, Jack Swigert i Fred Hayes wodowali na Pacyfiku 19 kwietnia 1970 roku. Tę misję nazywa się dziś udaną klęską, dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas akcji ratunkowej. Catherine jest najbardziej dumna z misji Apollo. W sumie było ich 17, ale jej praca na tym się nie skończyła. Johnson uczestniczyła w programach wahadłowców i satelitów do obserwacji zasobów ziemskich. Pracowała w NASA do 1986 roku, w sumie 33 lata.
Doniosłość programu kosmicznego, który obserwowała i współkształtowała, nie ma sobie równych. Dziewczynka, która lubiła liczyć, wyrosła na kobietę, która nie może zliczyć otrzymanych odznaczeń. Są wśród nich Nagroda Sond Księżycowych NASA i 3 nagrody NASA za szczególne dokonania. Została ogłoszona matematykiem roku 1997 przez Krajowe Towarzystwo Techniczne. W 1999 roku otrzymała nagrodę absolwenta roku swojej alma mater Uniwersytetu Wirginii Zachodniej. W ciągu 33 lat w NASA Catherine złamała bariery rasy i płci. Pokazała pokoleniom młodzieży, że każdy może sięgnąć gwiazd. W listopadzie 2015 roku Catherine odebrała prezydencki Medal Wolności, najwyższe wyróżnienie cywilne z rąk prezydenta Baracka Obamy. Maja 2016 roku przyjechała na 55. rocznicę historycznego lotu Sheparda, by uczestniczyć w uroczystości, podczas której jej imieniem nazwano Instytut Badań Obliczeniowych. Wtedy też z rąk Lelanda Melvina, dawnego kosmonauty, odebrała srebrnego Snoopiego. To nagroda za wybitne osiągnięcia związane z bezpieczeństwem lotów i powodzeniem misji. Catherine Johnson jest bohaterką, choć zwykle za bohaterów uznaje się mężczyzn. Jest wzorem, kimś, kogo podziwiamy, kto imponuje młodym i starym. Dokonała niemożliwego. Zrobiła to z pokorą, wdziękiem i godnością. Dziwne. Mieszkaliśmy z nią i nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, kim jest. Chodziła do pracy, która była owiana tajemnicą. Nie opowiadała o niej. Kiedyś na studiach zobaczyłam jej zdjęcie w gazecie. Zawołałam: mamo, dlaczego nie powiedziałaś? Odparła: Kathy, przecież od lat siedzę w NASA. To moja praca. W roku 2016 na motywach historii jej i koleżanek powstał film pod tytułem Ukryte działania. Mnie i innym ludziom Catherine Johnson udzieliła głębokiej lekcji zawartej w słowach jej ojca. Brzmi następująco. Nie jesteś lepszy od innych i nikt inny nie jest lepszy od ciebie. Jest wyjątkowa. Dotarła na szczyt i nie przestała się starać. Wciąż daje z siebie więcej. Kiedy kazano jej układać i rozwiązywać równania, robiła więcej niż oczekiwano. I więcej. A potem prosiła o więcej. Wywiązywała się bez zarzutu, a potem szukała następnego zadania. Lubiłam się uczyć i zawsze interesował mnie następny etap. Kto na nim skorzysta? Zawsze ciekawiło mnie, co będzie dalej. Lubię się uczyć. Nadal lubię się uczyć. Wersja polska, platforma Kanal Plus. Tekst Agata Walusiak. Czytał Marek Ciunek.